Cześć. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Władimir Putin straszy świat użyciem broni nuklearnej. Ostatni etap tej atomowej retoryki to zerwanie traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Czy jednak putinowski arsenał to as w rękawie, czy może jednak kapiszon? Zapraszam na materiał. Od momentu rozpoczęcia inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku świat obserwuje to, w co wcześniej mało kto był w stanie uwierzyć. Oto siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, druga armia świata. Okazały się jednak kolosem na glinianych nogach, czy też jak mówią niektórzy, niedołężnym, rannym niedźwiedziem. Tutaj analogia do niedźwiedzia jest o tyle słuszna, że to właśnie ranny drapieżnik staje się szczególnie groźny dla otoczenia. Pokazuje to na przykład rosyjska narracja dotycząca użycia broni nuklearnej, która w ostatnim czasie znowu się nasiliła. To oczywiście budzi obawy milionów ludzi na całym świecie. Nikt nie chce atomowej apokalipsy, jednak coraz częściej eksperci, którzy wiedzą, jak działa broń nuklearna, jakie są jej ograniczenia, potencjał i przede wszystkim wymagania, by utrzymać ją w pełnej sprawności, gotowości bojowej. Zwracają oni uwagę na to, że faktyczna kondycja rosyjskich sił nuklearnych może być daleka od możliwości jej faktycznego operacyjnego użycia. Pod koniec września ubiegłego roku ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow w wypowiedziach dla mediów zdradził treść wcześniejszej rozmowy z byłym już prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą, że gdyby Ukraina nie oddała Moskwie posowieckiej broni nuklearnej w połowie lat 90. ubiegłego wieku, to jeszcze przed wejściem w nowe milenium, czyli ponad 20 lat temu, Ukraińcy zmuszeni byliby ją zutylizować ze względu na jej zły stan techniczny. No, zutylizować albo w znaczącym zakresie wykonać prace konserwacyjne, by ją przywrócić do stanu używalności. Jedno i drugie byłoby dla Ukrainy bardzo dużym wydatkiem. No więc skoro w połowie lat 90. XX wieku ówczesny prezydent zaatakowanego przez Rosję naszego wschodniego sąsiada doskonale zdawał sobie sprawę, że ten spadek po ZSRR, te bomby atomowe, które dawały na papierze Ukrainie trzecią lokatę pod względem ilości uzbrojenia nuklearnego na świecie, skoro on był już wtedy sprzętem, który należało przede wszystkim zutylizować, to jak wygląda dziś kondycja rosyjskich sił nuklearnych? Prawdziwe odpowiedzi na to pytanie, ile Rosja ma broni nuklearnej, nie zna tak naprawdę nikt. No chyba nikt, może Władimir Putin, ale to też jest, wiecie, dywagacja. Oczywiście, można znaleźć publiczne dane, które są dostępne, na przykład całkiem wiarygodne źródło, jakim jest Federation of American Scientists, która podaje, że Federacja Rosyjska dysponuje niemal 6000 głowic nuklearnych. To niewyobrażalna siła. Od razu jednak to samo źródło zastrzega, że około 1500 tych głowic nuklearnych jest wycofanych z eksploatacji i przeznaczona do demontażu. Zostaje więc nam około 4500. Większość z tego arsenału uważana jest za tak zwaną strategiczną broń nuklearną, czyli głowice o dużej mocy, zainstalowane m.in. na międzykontynentalnych rakietach balistycznych i tym podobnych środkach przenoszenia. Jednak tutaj mamy kolejne zastrzeżenie, bo z tej puli tylko część głowic jest oficjalnie rozmieszczona, a pozostałe są zmagazynowane. I zgodnie z informacjami publikowanymi przez Center for Arms Control and Non-Proliferation, amerykańskiej organizacji non-profit, której celem jest promowanie kontroli zbrojeń nuklearnych, a która to prowadzi też cykliczne badania na temat aktualnego stanu zbrojeń nuklearnych na całym świecie, Rosja ma obecnie aktywnie rozmieszczonych 1588 głowic nuklearnych, z których większość jest traktowana jako broń strategiczna. Pozostałe głowice to tak zwane głowice taktyczne. I warto przy tym pamiętać, że rozróżnienie pomiędzy strategiczną a taktyczną bronią nuklearną jest dosyć umowne. Najczęściej spotyka się klasyfikacje na te dwa podtypy w oparciu o samą siłę rażenia. Jednak w rzeczywistości nawet taka taktyczna broń jądrowa, która może mieć mniejszą siłę rażenia, nadal może mieć większą siłę niż bomby, które w 1945 roku zniszczyły dużą część Hiroshimy i Nagasaki. Z bronią taktyczną jest jednak inny problem. Oficjalnie nie podlega ona międzynarodowym umowom rozbrojeniowym, więc posiadacze takiej broni, w tym Rosja, nie muszą dzielić się ze stronami umów ich stanem posiadania. Zatem jakiekolwiek szacunki co do liczebności tego typu broni pozostają w gruncie rzeczy wyłącznie domysłami. Oczywiście, nie dotyczy to być może służb wywiadowczych, takich państw jak Stany Zjednoczone, no ale te z kolei z nami też się takimi informacjami przecież nie podzielą. Niezależnie jednak od typu broni nuklearnej, jej faktyczna użyteczność uwarunkowana jest odpowiednimi
środkami przenoszenia, bo wciąż tą broń atomową trzeba jakoś do wroga dostarczyć. Rosja w swoich zasobach dysponuje 68 ciężkimi bombowcami zdolnymi do przenoszenia broni nuklearnej. Są to Tu-160 oraz Tu-85MS. Większość latającej floty nuklearnej stanowi ten drugi typ. Pojedynczy bombowiec Tu-85MS może przenosić do 16 pocisków manewrujących. H-55 Raduga. Rosja dysponuje również 11 atomowymi okrętami podwodnymi z rakietami balistycznymi na pokładzie. Każdy z tych okrętów może przenosić do 16 pocisków balistycznych, w tym również tych wielogłowicowych. Co, jeżeli wykorzystamy matematykę, oznacza, że teoretycznie rosyjska flotylla strategicznych atomowych okrętów podwodnych może przenosić do 624 głowic nuklearnych. Oprócz tego, Rosja ma około 300 strategicznych rakiet balistycznych odpalanych z lądu. W tym przypadku również mowa o wielogłowicowych pociskach MIRV, co teoretycznie pozwala na przenoszenie za ich pośrednictwem nawet ponad 1000 głowic nuklearnych. Słychać obecnie w przestrzeni publicznej głosy, że o ile statystyki wskazują na potężny arsenał nuklearny Rosji, to jego faktyczna użyteczność jest wątpliwa. To jednak w żadnym razie nie uzasadnia lekceważenia rosyjskiego potencjału nuklearnego, bo nawet jedna w pełni sprawna rakieta z głowicą nuklearną użyta bojowo, szczególnie w przypadku ataku na duże aglomeracje miejskie czy też inne gęsto zaludnione cele cywilne, oznaczałoby olbrzymie straty na zaatakowanym obszarze. Tak więc nadmierne lekceważenie czy też strach przed nuklearnym Armagedonem nie powinny nam w żadnym stopniu przesłaniać obrazu sytuacji, który jest kreślony przez obiektywnie naturę i prawa fizyki. Broń nuklearna się bowiem starzeje. W jaki sposób? Wielokrotnie w naszym serwisie mówiliśmy już o tym, jak zbudowane są głowice nuklearne. Większość takich materiałów skupiała się jednak na obecności ciężkich pierwiastków w takiej broni, to jest wzbogacanego uranu lub plutonu. I tutaj, czas połowicznego rozpadu uranu U-235 to jakieś 696 milionów lat. W przypadku plutonu PU-239 czas połowicznego rozpadu wynosi nieco ponad 24 tysiące lat. Jednak wspomniane wyżej dwa pierwiastki w przypadku dzisiaj stosowanej broni termojądrowej stanowią zaledwie zapalnik. Głównym źródłem energii w wybuchu współczesnego pocisku termonuklearnego jest reakcja syntezy nuklearnej, a nie rozpadu. Taka reakcja też wymaga paliwa. Dlatego głowice termonuklearne zawierają również izotopy wodoru, deuter i tryt. Deuter jest izotopem stabilnym, nie ulega rozpadowi, ale tryt już tak. Jego czas połowicznego rozpadu to niecałe 12,5 roku. Już tylko z tego względu wymiana trytu w głowicach nuklearnych musi być przeprowadzana relatywnie często, a taki serwis jest daleko bardziej skomplikowany i też daleko bardziej kosztowny niż chociażby wymiana oleju w moim samochodzie. Długie czasy połowicznego rozpadu uranu i plutonu mogą budzić wrażenie, że raz zbudowana broń atomowa jest wieczna. Już pozostając przy samym rozpadzie promieniotwórczym, tryt pokazuje, że to mit. A miejmy na uwadze, że rozpad promieniotwórczy to nie jedyna przyczyna degradacji potencjału broni nuklearnej. Do tego dochodzi też zmiana własności składników głowicy w wyniku chociażby działania zwykłych reakcji chemicznych. Pluton jest na przykład dosyć mocno reaktywny, bardzo szybko ulega korozji. Promieniowanie wpływa też na kondycję konwencjonalnych materiałów wybuchowych, odpowiadających za implozję i zapłon, chociażby pierwszego stopnia wielostopniowej głowicy termonuklearnej. Do tego jeszcze trzeba dbać o środki przenoszenia. Rakiety balistyczne to też nie są wieczne konstrukcje, podobnie jak samoloty zdolne do przenoszenia takiej broni czy okręty podwodne. Można zadać sobie pytanie, czy tak zwana druga armia świata, jak do niedawna określano rosyjskie siły zbrojne, jest w stanie wobec powszechnej korupcji i dezorganizacji właściwie zadbać o swój własny arsenał atomowy. Pomijmy już sam sens utrzymywania takiej broni, szczególnie na terenie, który chce się zająć, użycia takiej broni na terenie, który chce się zająć, no bo wiecie, długotrwałe skażenie promieniotwórcze, dewastacja całej infrastruktury. Wielu komentujących mówi też wprost, że Rosja nie użyje broni atomowej, bo po pierwsze nie wie sama, czy działa, a po drugie duża część tej broni mogła być w latach 90. sprzedana w pełnym korupcji kraju. Komu i po co? Chyba lepiej nie pytać. Ale pamiętajmy, że zagrożenie jest. Chociażby agresor miał tą jedną ostatnią sprawną głowicę nuklearną. I z tym ambiwalentnym w zasadzie zakończeniem zostawiam Was w tym materiale. Dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego razu. Trzymajcie się.